Wybranej Rady Gminy Tomicy na kadencję 2018-2023. Przed sobą mam listę obecności wybranych radnych. Wszystkich 15 radnych witam serdecznie, są obecni, a więc jest pełne 100% kworum. Możemy podejmować uchwały. Przedstawię teraz porządek, może tak, zanim porządek obrad przedstawię, powiem, kto został zaproszony na dzisiejszą sesję, a więc wszyscy wybrani radni. Wolą mieszkańców są obecni, poza tym został przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Tomicach, sołtys i skarbnik Gminy Tomice, sekretarz Gminy Tomice, kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Tomice, radca prawny Urzędu Gminy Tomice oraz szanowna prasa. Witam wszystkich, którzy przybyli na dzisiejszą sesję, wszystkich zaproszonych gości, którzy są obecni. Zgodnie z wolą komisarza wyborczego porządek obrad przedstawia się następująco. Punkt pierwszy, otwarcie pierwszej sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi, przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci, wręczenie zaświadczeń o wyborze radnych. Punkt czwarty, złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. Punkt piąty, wybór przewodniczącego rady. Punkt szósty, wybór wiceprzewodniczącego rady. Punkt siódmy, wręczenie zaświadczenia o wyborze wójta gminy Tomice. Punkt ósmy, ślubowanie wójta gminy Tomice. Punkt dziewiąty, zakończenie obrad pierwszej sesji Rady Gminy Tomice. Punkt pierwszy i drugi mamy zrealizowany. Przechodzimy do punktu trzeciego. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnych. Proszę uprzejmie. Szanowni Państwo, dnia 21 października 2018 roku zostały przeprowadzone wybory do Rady Gminy Tomice. Dla wyboru rady stworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. Komisja w składzie przewodniczący komisji Grzegorz Michał Tomczyszyn, zastępca przewodniczącego Renata Żebro, człowiek Joanna Marta Baroj, Marek Franciszek Wołryk, Anna Maria Borowska, Antoni Kwarciak, Jan Zmierzoń, Anna Rusinek, Arkadiusz Piotr Wieczorek. Po otrzymaniu protokołu głosowania czterech obwodowych komisji wyborczych do spraw ustalenia wyników głosowania sporządziła zestawienie wyników głosowania na okręgach i uwzględniając liczby głosów ważnych ustaliła następujące wyniki wyborów. W okręgu wyborczym nr 1 oddano 194 głosy ważne. Radnym został pan Szymon Tadeusz Putek, Komitetu Wyborczego Wyborcza Wspólnota Sołecka, otrzymując 123 głosy. W okręgu wyborczym nr 2 oddano 138 głosów ważnych. Radnym został Państwo Gminy Mikołaj, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, otrzymując 96 głosów. W okręgu wyborczym nr 3 oddano 196 głosów ważnych. Radnym został Moskała Bartłomiej, Komitetu Wyborczego Wyborczej Wspólnota Sołecka, otrzymując 100 głosów. W okręgu wyborczym nr 4 oddano 192 głosów ważnych. Radnym został pan Zbigniew Franciszek Kwarciak, Komitetu Wyborczego Wspólnota Sołecka, otrzymując 129 głosów. W okręgu wyborczym nr 5 oddano 261 głosów ważnych. Radnym został pan Marek Busler, Komitet Wyborczy Wspólnota Sołecka, otrzymując 161 głosów. W okręgu wyborczym nr 6 głosowania nie przeprowadzono. Radnym został pan Paweł Adamik, Komitet Wyborczy Wyborczy Wspólnota Sołecka. W okręgu wyborczym nr 7 oddano 222 głosy ważne. Radnym został pan Paweł Piotr Migdecki z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, otrzymując 139 głosów. W okręgu wyborczym nr 8 oddano 190 głosów ważnych.
Radnym został pan Mirosław Paweł Płomak z Komitetu Wyborczego Wyborców Niezależny Samorząd, otrzymując 68 głosów. W okręgu wyborczym nr 9 oddano 260 głosów ważnych. Radnym został pan Stanisław Gajewski z Komitetu Wyborczego Wyborców Wspólnota Sołecka, otrzymując 125 głosów. W okręgu wyborczym nr 10 oddano 186 głosów ważnych. Radnym został pan Zdzisław Jerzy Kudy z Komitetu Wyborczego Wyborców Wspólnota Sołecka, otrzymując 127 głosów. W okręgu wyborczym nr 11 oddano 245 głosów ważnych. Radnym został pan Adrian Mateusz Biłko z Komitetu Wyborczego Wyborców Niezależny Samorząd, otrzymując 108 głosów. W okręgu wyborczym nr 12 oddano 242 głosy ważne. Radnym został pan Maciej Mrowiec z Komitetu Wyborczego Wyborców Wspólnota Sołecka, otrzymując 170 głosów. W okręgu wyborczym nr 13 oddano 241 głosów ważnych. Radnym został pan Mieczysław Tadeusz Wojna z Komitetu Wyborczego PSL, otrzymując 161 głosów. W okręgu wyborczym nr 14 oddano 222 głosy ważne. Radnym została pani Anna Dębska z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, otrzymując 113 głosów. W okręgu wyborczym nr 15 głosowania nie przeprowadzono. Radnym został pan Daniel Mruczek z Komitetu Wyborczego Wyborców Wspólnota Sołecka. W imieniu swoim oraz członków Gminnej Komisji Wyborczej serdecznie gratuluję nowowybranym radnym z 9 kadencji. I na potwierdzenie tego faktu chciałem wręczyć zaświadczenia potwierdzające wybór. Może alfabetycznie będę wywoływał. Pan Paweł Adamik. Pan Adrian Mateusz Biłko. Pan Marek Buszka. Pan Mieczysław Tadeusz Kozak. Pan Zdzisław Jerzy Kudy. Pani Anna Dębska. Pan Stanisław Gajewski. Pan Bartłomiej Moskała. Pan Maciej Mrowiec. Pan Daniel Nasiewniczek. Pan Paweł Piotr Mindecki. Pan Szymon Tadeusz Kutek. Pan Mirosław Paweł Toma.
Dziękuję Ci, uczniowie. Za wręczenie zaświadczeń o wyborze radnych. Przechodzimy do punktu następnego. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. Jest propozycja, żeby ślubowanie odbyło się w następujący sposób. Ja odczytam listę ślubowania. Następnie najmłodszy radny, musimy tu rozeznać, kto jest najmłodszym radny, odczyta z listy obecności kolejno imiona i nazwiska radnych, którzy wypowiedzą według swojego wyboru słowo ślubuję lub zwrot ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Czy są jakieś propozycje inne? Nie ma innych propozycji, dziękuję. Przystępujemy do ślubowania. Proszę o informację, kto z radnych jest najmłodszy wiekiem. Pan Miękko, tak? Dziękuję ślicznie. Odczytuję tekst ślubowania. Proszę powstać. Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Proszę, aby pan radny Miłko odczytał nazwiska i imiona radnych. Pan Paweł Adamik. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Adrian Miłko. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Marek Busler. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Mieczysław Hojda. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Zdzisław Chudy. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pani Anna Dębska. Pan Stanisław Gajewski. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Zbigniew Kwarciak. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Zbigniew Kwaśny. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Bartłomiej Muskała. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Maciej Mrowiec. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Daniel Gruczek. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Paweł Nidecki. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Szymon Putek. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Mirosław Tłomak. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję wszystkim za ślubowanie. Gratuluję. Stwierdzam, że radni, którzy złożyli ślubowanie, objęli mandat radnego Rady Gminy Tomice na kadencję lat 2018-2023. Dziękuję, proszę usiąść.